Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z foremką z emotikonkami. To ostatnio moja ulubiona foremka. Zrobiłam ostatnio u nią takie emotikonki. To są emotikonki zrobione z masy jedwabnej, niebieska i zielona. A dzisiaj mam dla Was masę do robienia gumek do mazania. To jest taka specjalna masa, mamy do tego cały zestaw. Ona jest dosyć twarda i ona nie zastyga tak jak masa piankowa albo masa jedwabna po prostu na powietrzu. Trzeba ją albo włożyć do mikrofali, albo włożyć do wrzątku na jakiś czas i wtedy te gumki twardnieją i nadają się potem do mazania. A chwilowo jest to taka dosyć plastelinowata masa, tylko nieco gęstsza niż plastelina i którą trzeba mocniej wyrobić. A teraz wybiorę sobie emotikonki, buźki z mojej foremki, z których odcisnę właśnie tę masę. Zrobię chyba dwie, akurat na tyle wystarczy mi tego, co tutaj mam. Dwie kuleczki gotowe i teraz na pewno to. Ta mordka mi się podoba. Jeszcze jedna emotikonka, może się zdecyduje na tą w okularach, czyli te dwie. I najpierw jedna. Dosyć mocno przyciskam, żeby się ładnie ta cała buźka odbiła. I tutaj jest moja kolejna. I teraz wyciągam. Ponieważ jest dosyć plastyczna ta masa, trzeba bardzo ostrożnie. I wygląda tak, trochę wklęsła, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem w porządku. Teraz drugą wyciągnę buźkę. Druga też wygląda zupełnie fajnie. I wrzucam do wrzątku. Trzeba poczekać, aż woda wystygnie i wtedy wyciągam i ta konsystencja powinna być inna. Nadal są dość plastyczne, ale już nie tak plastyczne oczywiście jak masy plastyczne. I generalnie mi się bardzo podobają. Wyszły dwie małe gumki, na pewno nadają się do użycia sympatycznymi mordkami. Jak widzicie, bardzo prosty sposób na gumki. Jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!